Witajcie moi drodzy, z tej strony Krzysiek z firmy Remont For You. Witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj zgodnie z obietnicą montaż kotłowni, czyli kolejny film z cyklu Co tam Pan Krzysiek znów nam psuje. Montaż kotłowni, która będzie dosyć prosta w budowie, prosta w eksploatacji, w użytkowaniu i co najważniejsze będzie tania, bo będzie to najtańsza kotłownia jaką do tej pory zmontowałem, bo sercem tutaj całej kotłowni, źródłem ciepła będzie kocioł elektryczny. Tak on wygląda no, na ścianie wiszący po zdjęciu obudowy. Tak? Mamy jakąś tam elektronikę, mamy grzałki, pompę obiegową. Tam z tyłu jest naczynie przeponowe, ale i tak będę dokładał jeszcze jedno. Kocioł firmy Viessmann. Tutaj sobie z boku obudowa leży Viessmann. Jest to model Vitotron 100 VLN. 3. Zresztą jak znajdę go na Allegro, to postaram się podlinkować w opisie, żebyście mogli sobie zobaczyć co to za kocioł, poczytać parametry i tak dalej, i tak dalej. I teraz tak, dlaczego kocioł elektryczny, a nie pompa ciepła? Zadacie pewnie pytanie. Tutaj inwestor wymyślił sobie, no, licząc koszty budowy całej kotłowni i tak dalej, wymyślił sobie to w ten sposób, że oszczędzając na budowie kotłowni około 30 tysięcy, tak strzelam, że to różnica może być taka właśnie względem pompa, względem kocioł elektryczny, to 30 tysięcy będzie wrzucone w fotowoltaikę, która obniży znacząco koszty eksploatacji tego ogrzewania i ogólnie domu. Tak? Brzmi to całkiem logicznie, aczkolwiek od razu Wam powiem, że ja nie znam się na wyliczeniach. Ja mam sam fotowoltaikę i powiem szczerze, jak dostaję rachunek, to tak naprawdę nie wiem o co tam chodzi i nie mam pojęcia jak to funkcjonuje. Ale brzmi to całkiem logicznie. Tutaj nie ma alternatywy, jeżeli chodzi na przykład o gaz, bo nie ma nitki w ulicy. Zresztą no, koszt kotłowni gazowej też jest niemały, no bo oprócz samego kotła, osprzętu, zasobnika musimy dać jeszcze komin z kwasówki, czy tam z tworzywa. Musimy zrobić przyłącze, musimy zapłacić komuś za przyłącze, musimy zapłacić gazowni za skrzynkę, tak? I za wykonanie no, jakby no, przyłącza do płotu. Tak więc to wszystko też kosztuje. Wiem co mówię, bo sam przez to teraz przechodzę, bo z pelletu przechodzę na gaz. Tak więc no, tutaj nie ma alternatywy. Zostaje jakiś tam pelet, zostaje ekogroszek, no tutaj no, raczej no, inwestor tego nie chciał, od razu to wykluczył. Tak więc wybór padł na kocioł elektryczny. Piszcie w komentarzach w ogóle, co Wy o tym sądzicie. Ja wiem, że jest bardzo dużo kanałów no, poświęconych właśnie pompom ciepła, fotowoltaice i tak dalej, i tak dalej. Ludzie tam się wypowiadają, pokazują wykresy. Ja od razu Wam powiem, że się nie znam. No, wszyscy zachwalają pompy ciepła, dopóki nie przyjdzie mróz. Taka jest prawda, bo jak przychodzi mróz, to wszyscy z tych kanałów nagle robią clickbaitowe tytuły, miniatury, że oni strasznie, kurczę, płacą teraz dużo za prąd, bo przyszedł mróz. Tak więc może to jest jakieś tam dobre też rozwiązanie. Piszcie w komentarzach, co sądzicie. Ja tutaj biorę się za montaż tej kotłowni. Pierwsze co muszę zrobić, to muszę podnieść ten kocioł wyżej, bo tutaj się przestrzeliłem. Zobaczcie, zasobnik wyszedł trochę wyższy niż myślałem na początku i muszę podnieść ten kocioł o jakieś, no nie wiem, 15 cm i zacząć to wszystko montować. Tak więc podnoszę kocioł i za chwilę do Was wracam. No i dobra moi drodzy, kocioł podniesiony o jakieś 20 cm, tak więc no jest troszeczkę więcej miejsca. Zasobnik już jest podłączony, tak to wygląda mniej więcej.
tak jak widzicie, ciepła woda, zimna woda plus cyrkulacja. Cyrkulacja to jest ta rurka 25. Tam mam zasilanie i powrót do kotła i za chwilkę się tym zajmę, tylko najpierw chciałem Wam pokazać, jak to ogarnąłem i jak to jest podłączone. Więc tak, mamy ciepłą wodę, tutaj oczywiście na dodatkowy też zawór odcinający, cyrkulacja z zaworem odcinającym i zasilanie zasobnika w zimną wodę. I teraz tak, tutaj jest zawór odwrócony tak troszeczkę dziwnie do góry nogami, ale no, jest do niego dojście, tak więc spokojnie. To jest zawór odcinający, zintegrowany z zaworem zwrotnym, tak? Idziemy sobie dalej, mamy zasilanie wody, tu jest puszczony trójnik, wyjście z boku na zasilanie wody do kotła. Za chwilkę tutaj będzie wężyk kręcony, jak to wszystko ogarnę. I wyjście na naczynie przeponowe, które już jest też zamontowane. To jest naczynie chyba 8-litrowe, o ile się nie mylę, nie pamiętam dokładnie, ale w każdym razie to najmniejsze, wystarczy spokojnie. No i dobra, tak to wygląda, moi drodzy, też kupiłem grzałkę, od razu sobie tutaj założę grzałkę, zawór spustowy, żeby to był komplet, ale najpierw ogarniam podłączenie kotła. Sytuacja opanowana, moi drodzy, tak to się prezentuje w całej okazałości. Nie wiem, czy będzie mnie dobrze słychać, bo zerwał się bardzo silny wiatr i pokrycie dachowe troszeczkę nam tutaj hałasuje. I teraz tak, o co tutaj chodzi w tym całym bałaganie? Jeżeli chodzi o podejścia pod kocioł, no to tutaj mamy powrót, tutaj mamy zasilanie. Do zasilania podpiąłem sobie naczynie przeponowe dodatkowe, bo w kotle jest jedno naczynie, ale uznałem, że po prostu ono jest za małe i dołożyłem jeszcze jedno. Ja wiem, że teoretycznie powinno się to podpinać do powrotu, ale tutaj umówmy się, że jest no, niski parametr będzie wychodził z tego kotła, tak więc tutaj nic nie powinno się wydarzyć z tym naczyniem. Tutaj mamy powrót, jeżeli chodzi o zawory odcinające, to są zawory firmy Womix i to są zawory z filtrem, czyli one mają zintegrowany filtr, zawsze je stosuję, bo są bardzo wygodne w montażu. Od dołu mamy tutaj taki korek, jak go wykręcimy, mamy filtr siateczkowy. Teoretycznie filtr powinno się dawać na powrocie do kotła, ale ja daję zawsze i na zasilaniu, i na powrocie, tak żeby po prostu była dodatkowa ochrona. Tutaj jeszcze przyjdzie i tak separator powietrza i zanieczyszczeń, ale nie mam go w tej chwili, muszę go zamówić przez internet i jak dojdzie, to go zamontuję. Jeżeli chodzi o powrót, to tutaj mamy dopuszczanie wody. Zobaczcie, wężykiem idzie sobie dopuszczanie wody i przyszedł mały upgrade, zawór zwrotny z nypelkiem. I to jest zasługa mojego kolegi Jaromira z Hydry. Pozdrawiam Cię, obiecałem, że wspomnę o Tobie w filmie i to robię. Kolega Jaromir no, podpowiedział mi taki temat, bo sam zamuliłem, przyznam Wam szczerze, że powinno się dawać zawory zwrotne po to, żeby podczas dopuszczania wody do układu woda kotłowa nie cofała się do naszej instalacji wody pitnej i jej po prostu nie skaziła. Tak więc całkiem logiczne rozwiązanie. Dzięki Jaromir jeszcze raz za tą podpowiedź. I teraz tak, jeżeli chodzi o podłączenie kotła, to ja to zrobię na takich wężykach elastycznych.
nie chciało mi się tutaj już zgrzewać, podgrzewać tego wszystkiego i tak dalej. To jest raz, a drugi powód jest taki, że ta kotłownia i tak będzie rozkręcona dla tynkarzy i no, nie chciałem tutaj dawać jakichś mega dużo rurek, żeby oni po prostu nie mieli problemów z tynkowaniem. Im mniej rurek, tym lepiej i tym na pewno będzie im się wygodniej pracowało i no, ładniej to zrobią, skoro tam będzie dojście i tak dalej, i tak dalej. Tak więc to jest taka moja mała sprężyna. Tak więc tak to wygląda, moi drodzy. I na sam koniec tego filmu, tak jak wcześniej powiedziałem, poproszę Was o komentarze, co w ogóle sądzicie o takim rozwiązaniu, czy kocioł elektryczny z panelami fotowoltaicznymi w dobie drożejących paliw do ogrzewania domu ma sens, bo jak dla mnie to jest całkiem słuszna idea, aczkolwiek no, chciałbym poznać Waszą opinię, tak więc no, jeżeli możecie, no to sekcja komentarzy jest do Waszej dyspozycji, możecie się wypowiedzieć, czy to zagra, czy nie zagra, co będzie według Was bardziej opłacalne i co lepiej się kalkuluje, bo trzeba wziąć pod uwagę, że ta kotłownia była w budowie bardzo tania. Tak więc taka moja prośba, tak więc komentujcie i tyle w sumie. Widzimy się w kolejnych filmach. W ogóle zachęcam do rozwinięcia opisów, tam macie moje media społecznościowe, linki do tego kotła, tam może jeszcze wrzucę do jakichś zaworów, żebyście widzieli, co tutaj zostało użyte. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!